Dobra, to dam. Cześć wszystkim, z tej strony Ikul, witam was dzisiaj w takim materiale, prawdopodobnie jednorazowym, no chyba, że się spodoba. To nagram więcej. Ostatnio na Steamie dorwałem fajną grę w promocji. Hand of Fate. Jest to gra, którą już chciałem kupić, nawet chyba już przed premierą. Z tego co pamiętam, została sfundowana na Kickstarterze, odniosła całkiem niezły sukces. Sama gra jest to połączenie karcianki ze slasherem. Zaraz wam pokażę. Back so soon. I knew you would not falter. Do you have what it takes to defeat the rats? Okej, dobra. Przygoda rozpoczyna się na stole. Jak już mówiłem, jest to karcianka, gdzie budujemy sobie deck. Na podstawie tego przymierzamy właśnie jaskinie, dungeony. Przeżywamy przygody, mamy bohatera, którego rozwijamy, który zdobywa ekwipunek, pokonuje przeciwników za pomocą tego ekwipunku, dostaje się na koniec do bossa. No i celem tutaj jest pokonanie wszystkich bodajże 16 bossów. Tutaj mamy główną księgę właśnie, ja przeszedłem sobie 16, a nie chyba 12, wydaje mi się tak, jest 3 razy 4 to 12, jest 12 bossów. Ja jestem obecnie przy czwartym. Tak zwany Jack of Plague, czyli prawdopodobnie to będzie król bądź królowa szczurów, będzie tutaj bossem. Jakieś klątwy tutaj mamy, twice the fail, czyli z każdą porażką tracimy 5 złota i z każdą wielką porażką tracimy 10 złota. To niedobrze, ale mam nadzieję, że damy radę. Ah, the rats. They have swarmed up from the dark places beneath the realms of humanity and now squat amongst your cities and feast and shriek and hunt and writhe. Fajny w ogóle tutaj narrator jest, tak podobnie jak kiedyś była taka gra Trine. Się pisze Trina. Tam gdzie się grało trzema postaciami, czyli łuczniczką, magiem i rycerzem. Tam bardzo taki fajny narrator był. I tutaj właśnie też ten dealer, czyli gość, który właśnie nam rozdaje te karty. No, on właśnie tak samo tutaj komentuje te wszystkie wydarzenia. Weźmy sobie na przykład deck builder. Nie, ja sobie sam wybiorę. Tutaj mamy trzy rodzaje kart, z których korzystamy. Mamy tak, mamy deck ekwipunku, czyli to, co możemy dorwać jako nasz, no, podczas przygody. Na przykład Healer's Ring, co to nam daje? Aha, nie wiadomo, bo jeszcze tego nie użyłem. No dobrze, to weźmiemy sobie na razie dwa pierścienie, Ring of Survival i Ring of Healing. Healer's Ring. Na pewno będziemy potrzebowali jakiejś broni. Możemy użyć do tego już 18 kart, więc na pewno weźmiemy sobie maczugę, na pewno lodowy miecz. Są karty dostajemy po pokonaniu bossów. Dostajemy takie żetony, z których jak się je otwiera, dostajemy nowe karty, które możemy później wykorzystać w budowaniu naszego nowego deku. Tu mam jakiś wielki młot i jakieś tam maczugi, miecze. Z tego co wiem, maczuga ma świętość, więc jest dobra na nieumarłych. Ja jeszcze wezmę tutaj sobie, ona ma 27, 25, wezmę jeszcze te dwie maczugi. Okej, teraz jakieś tarcze, na pewno weźmiemy sobie z dwie tarcze. Zbroja jest zimna. Aha, bo jeszcze nie używałem, więc nie wiem. Chains of Rage, Medium Armor. Czy jakiś mamy hełm, jakieś anielskie skrzydła. Na pewno też się przyda. Co tu mamy? Rękawiczki. O, rękawic jeszcze nie miałem ogólnie. Weźmy sobie jeszcze jeden hełm. Weźmy sobie rękawice. I trzy ostatnie karty weźmiemy sobie na artefakty. Pożerający wstyd, Consuming Shame. Też nie używałem, więc może ją lepiej wezmę. Tutaj mamy Demoklesa, czyli ostrza we wszystkie strony i
złoto za uderzenie. To są takie artefakty, które możemy używać jako umiejętności podczas walki. Drugi rodzaj, tutaj wybieramy sobie bohatera, którym chcemy być. Możemy wziąć standardowego podróżnika, a możemy wziąć sobie jakiegoś innego, na przykład jakiegoś wojownika, możemy grać jakimś shadowem, jakimś nomadem na przykład. No trochę tych postaci tutaj jest, Wiecie co, ja chyba wezmę sobie standardową postać na razie. Staniemy przy tym. I jeszcze jest ostatni deck tutaj, to jest tak zwana... Blocked cards cannot be removed until you have fulfilled their conditions. Okej, rozumiem. Tak, tu mam karty zablokowane. To jest tak zwana talia podróży. Ja to tak nazywam talia podróży, talia przygód może nawet. I tutaj mamy wszystkie karty, na które będziemy natrafiać podczas naszej przygody. Wezmę sobie wszystkie, których nie używałem. Oj, jeszcze raz, chwileczkę. To cofnąłem. Charity. Ale Devil Swigger to na pewno używałem. To. Local Peasant. Kocioł. Tutaj jest lasem. Tutaj mamy przygody, te takie kolorowe. To są różne przygody. Tu jest jakiś token. Mamy w ogóle dużo różnych tak zwanych questów pobocznych. Jakichś bossów. To wszystko możemy normalnie umieszczać w deku, żeby jakby przeżywać dodatkowe przygody podczas tej całej podróży do bossa. Battle of... tego jeszcze nie miałem. To też sobie wezmę. Field of Poppies. To jest też nowa karta. Tutaj mamy chyba jakieś misje. Tego też nie grałem. Treasure Chest nie używałem. Maiden kiedyś chyba używałem, ale nie wiem, czy opisze mi jako new. I tu będzie też jakaś kampania. Mogę jeszcze 4 dodatkowe karty. Dobra, może jakieś napotkania, na przykład. Może nie Dead King, bardziej coś z tymi, z rozbójnikami sobie wezmę. O, Devil Choice jest spoko. Można fajne nagrody dostać. Jeszcze 2 karty, może Mister Lionel. I weźmy sobie jeszcze pomocnego księdza, czy tam priesta. Okej, okay, tak sobie zbudowaliśmy talię. Zaczniemy sobie rozgrywkę. Our Lord of Plague does like to rub your nose in misfortune. Tak, za każdym razem dealer dodaje też kilka swoich kart, żeby było jeszcze ciekawiej. Są tu karty na przykład spotkań, karty pułapek, różnych wydarzeń. Okej. Okay. I tak wygląda nasza przygoda, czyli poruszamy się po kartach. Tutaj mogę odpalić swój ekwipunek, jest nasza postać. Nasza postać dzierży na początku zwykły topór. O, i nawet tarczę na start mam. Dobrze, nieźle. To jest The Fall, to jest ta kolątwa, o której mówiłem na początku. Dodatkowo lekka zbroja, 100 punktów życia, 20 punktów jedzenia i 10 golda na start. Można też coś ulepszyć, ale jeszcze upgrade'ów żadnych nie odnalazłem. Chociaż może coś chyba miałem teraz, czy... O, coś tu mam, The Goblet. Cave throwing weapons. Aha, i to można na tym grać, tak? Jakoś tak. Niby to mogę wybrać, ale nie wiem jak. Dobra, nieważne. No to ruszamy się. Kolejne spotkanie. Zawsze z każdym ruchem tracimy jeden punkt jedzenia, trzeba na to zważać, ponieważ jedzenie trzeba będzie na pewno uzupełniać. Czasem się je znajduje. Gorzej jak nic nie znajdziemy, wtedy trzeba znaleźć handlarza, jeśli takowy się trafi, i można od niego kupić. Ok. The Maiden, czyli dziewica, z tego co wiem. As you plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Za każdym razem, gdy napotkamy jakąś kartę, jeśli uda nam się wypełnić jakby, czy tam wykonać
te spotkanie, jakby wypełnić to spotkanie. Tak jak tutaj, to dostajemy na przykład, widzicie, ten lewitujący taki żeton, nie? Czyli jeśli tutaj wybiorę sobie, bo ona nas prosi, to jest need for some elven hail, czyli możemy ją o coś poprosić. To jest chyba ta questa, bo ten Mr. Lionel nas prosił o jakieś elfie włosy, czy tam o pęk elfich włosów. Moglibyśmy się ją spytać, bądź użyć sztyletu, żeby po prostu obciąć jej trochę włosów. Może po prostu spytamy się tym razem. Rozważa to przez chwilę, po czym ucina kawałek pąk swoich włosów. Jeśli życzy sobie, ale bądź ostrożny. Aha, że mam jakieś spoczenie goblina. I że gobliny nie mogą być. No, że nie można im ufać. Okej, dobrze, to udało nam się wykonać to zdarzenie. Pamiętaj. No rozumiem, spoko. Your prize. Tak, za wykonanie tego zdarzenia dostajemy właśnie ten żeton, tak? Na tym to polega, że później, jeśli uda nam się już przejść tą misję, czyli pokonamy ostatniego bossa, wszystkie żetony, które zgromadziliśmy w tej miseczce po prawej, dostajemy w nagrodę i dostajemy z nich nowe karty. Okej, przejdźmy sobie teraz tędy. Helpful priest. Okej, co? It amuses me to watch them theorize. To attempt to discern the very likeness of the gods down to their toes. Kurde, nie na polskiej wersji, ale no mówię, jeśli ktoś zna angielski, to raczej nie ma problemu. Spotkamy księdza, który nas mile wita. Jeśli podzielę się z nim swoimi racjami żywności, to pobłogosławi mnie. Nie wiem, dać mu połowę swojego żarcia. No mam 18, trochę tak szkoda, ale może być coś błogosławieństwo, które nam się przyda. Wiecie co, na razie sobie odpuszczę. Tak, no nie potrzebuję na razie pomocy bogów. O, jaki fajny pajączek po lewej nam wyszedł. Okej, wejdźmy sobie teraz tędy. One more step down and we may see the end of this or another set of stairs. Idziemy. O, i mamy tego Mistera Lionela. Możemy te, chyba to zadanie wykonać. Ask him what he needs, give him bread from your plate. Ale to chyba nie to zadanie, bo to zadanie z tym Lionelem było na fioletowo. Wtedy on tych elfich włosów ode mnie chciał. Dobra, damy mu to. Trochę chleba. I z tego... Aha, trochę nawet więcej mu daliśmy. I know what you need. Dostaniemy chyba jedną kartę kwipunku. Czy nie? Nie, przeniósł nas po prostu na schody. Aj, patrzę, że ostatnio jak dawałem mu jedzenie, to dał mi jedną kartę kwipunku, mogłem sobie jedną kartę dobrać. Okej, co zepsułem, bo patrzę, że... Descend ever deeper into the subterranean pit. Tak, tego ruchu na tego goblina nie robić. No dobra, nic, trudno. Each of these cards is crafted from your memories and built from your experience. I created them, but only in the abstract. It is the importance you place on them that makes them real. Okej, to muszę się troszeczkę zacząć martwić o jedzenie. Patrzę na kwipunek jakiś tam mam. A, treasure chest. Okej, mamy jakąś skrzynię. A treasure chest. What more iconic emblem of success could prawdopodobnie będzie broniona przez jakichś wrogów. No właśnie. Sukces albo porażka. O kurde. Choose from these options. Teraz pytanie. A, porażka! I stracę złota jeszcze. 5. Słyszałem jakiś klik. Uaktywnia się pułapka, tak zwana pułapka gazowa. Spróbuj uciec przed gazem. Nie, mogę przegrać. Znowu porażka. I co? Kolejne 5 złota straciłem. Okej, A
Oh dear. A to jest permanent health. O kurde. Nie wiedziałem, że od pułapek się permanent healtha traci. Let us stake a token on their foolishness. Tak, foolishness. No głupota, to była głupota. No, ale jednak no miałem szansę 50%. Miałem dwie karty porażki, dwie karty sukcesu. No nie udało się. Attempt to pry it open. Otworzę ją. No i teraz jak się nie uda, to się wkurzę. Dobra, udało się. Cztery game cards i... Aha, i token jest mój. Okej, okay. Dostajemy do nagrody 15 golda. I'm sure you're grateful for that. Jeszcze 40 golda. Jeszcze 10 golda i... I 20 golda. Ej, no to za 10 golda to jest 85. No to za 10 golda i 5 zdrowia. Dosyć 85 opłacało się. Okej, chodźmy teraz tutaj. Twisted Canyon. Z tego co pamiętam, tutaj możemy zejść w dół kanionu po jakiś skarb. Jest jakaś broń tutaj. Nie wiem, może spróbujmy po nią zejść. Są 3 sukcesy, 1 porażka. O nie, jeszcze porażkę musiałem wybrać. Straciłem złota i... 5 helta. No właśnie. Lepiej bym tego nie miał, ale dostałem jakąś tam maczugę. Na pewno będę mógł ją sprzedać. As pleases you. Muszę się zacząć martwić na temat złota. W ogóle z każdym ruchem odzyskujemy 5 punktów zdrowia, z tego co ogarniam. Okej, okay, Traveling Mage. Dobrze. Zajdźmy sobie do sklepu. I tak, mam tutaj coś sprzedać. Aha, to mam założone. Sprzedam sobie ten topór. Co mogę kupić w ogóle? Alchemiczne srebro. Przytrzymaj R1, żeby zaatakować szybciej. Czym dłuższe combo, tym lepsza reakcja. To mamy co? Mamy jakiś hełm. Plunderer's Cup. Jeśli wylosujesz zasoby, wylosuj 2 zamiast jednej. Tu mamy jakieś rogi. Jeszcze ludzie dostają podwójne obrażenia. A tutaj mamy smoczy pierścień. Aha, ale to trzeba wszystkie smocze relikty mieć założone. A zanim odkryję pewnie smocze relikty, jeszcze na tych kart ogólnie nie mam. Więc mi się wydaje, że chyba wezmę tylko ten Plunderer's Cup. The power of a prophet. Choose your fate. I kupię sobie jeszcze troszkę żarcie. Aha, za dużo tutaj nie mogę kupić. O, w ogóle jakie drugie żarcie ma, po 6 złota. No nic, kupię sobie. Przepłaciłem, bo normalnie 4 kosztuje. Ale dobra, no muszę trochę jedzenia mieć. Mówię, tutaj każda przygoda jest inna. Karty się losują w inny sposób. No i nie wiem, czy same piętra też się losują inaczej. No nie wiem, zobaczymy. Angry Mouth, co to jest? Jakaś hołota. So quick to anger. That's what makes them a mob, really. Okej. Wchodzę do jakiegoś miasta Witchburn. I jakaś wkurzona hołota maszeruje, aby mnie ubić. Co mamy robić? Daję połowę złota. Spróbuję uniknąć, bądź daj. Nic im nie daję. Spróbuję nich uniknąć. Aha, brać go! Ktoś tam krzyczy. Okej, spróbuję teraz jakoś tego wybronić. 50 na 50. Ale mam pecha. Znowu tracę 5 złota. I znowu tracę 3 golda, ej. I 15 maksymalnego helta. Ja! I jeszcze equipment, Boże, tylko... Nie, broń straciłem. I hełm straciłem. Jakie to jest złe. Ej, to z czym ja zostałem w takim razie? No, ale mnie okradli. Ograbili mnie z maksymalnego zdrowia. Ograbili mnie ze złota. I ograbili mnie z broni.
zostałem z podstawową siekierą. Aha, zostałem. To nie jest nawet podstawowa siekiera, to jest jeszcze taka w ogóle startowa. Tak zwana zardzewiała siekiera. To jest taka podstawowa broń, którą ma się chyba zawsze, nawet jak się traci podstawowy kwipunek. Straciłem hełm, na który wydałem ponad 30 golda. Ogólnie jestem w dupie, że tak powiem. Dobra, idziemy do góry. A horse is a fine companion. I'm sure you'll leave this one. Dziwię, że przy wapie. You do not seem to have the temperament for friends, even in the animal kingdom. Tak. Się dziwię, że w ogóle jeszcze ani razu nie walczyłem, przechodząc przez całe dwa piętra. What brings you to play the game? Ha, I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Tak. I will happily wager on the outcome. I do not think you have what it takes. Nie wiem, dam mu jedzenie. Dam mu jeden jedzenia. Co, coś dostałem od niego? Aha, spoko. No, aha, no luck, aha. But take my blessing. Dostałem jakoś, jakieś błogosławieństwo. Any kill made using an axe, grunt player czy held. Ej, to jest nawet dobre, mam ogólnie nawet topór na sobie. Kit, że zardzewiały, ale zawsze coś. Problem jest teraz taki, że nie mam jedzenia. Znowu angry mob, Boże. Once the ratmen begin to creep towards the edge of the town, anger follows shortly behind. Nie, spróbuję nic im nie dać teraz. Boże, nie. Zabiją mnie. A choice. Select your desire. O ja pierdziele, ginę. Our hero needs sustenance badly. O, to jest straszna gra. Uciekaj. I teraz 50 na 50. Czy uda mi się jednak uciec, czy nieszczęście dalej się mnie będzie trzymać, jak się już nie trzyma od całego odcinka. O, pierwszy raz coś mi wyszło. Ło, ale na farcie. Bandit attack. No dobrze, w końcu jakaś walka. Teraz wybieramy jedną kartę potwora. Patrzę, że są coś ulepszeni, bo są dwie czerwone kropki. Two of Dust, czyli tak zwanie dwóch bandytów. Teraz zobaczcie, jak wygląda walka. Mam bohatera, mamy jego tarczę, jego broń. Mamy dwóch bandytów, których trzeba pokonać. Zobaczcie, że jak tam się w ogóle gra zaraz zmienia, nie? Robi nam się tylko taki slasher, czyli właśnie kontrataki, ataki. Mówię, na początku gra jest dosyć łatwa, szczególnie jak tu jest niewielu bandytów, ale z czasem, przynajmniej z tego co słyszałem po recenzjach, co czytałem tutaj właśnie po opiniach na Steamie, w późniejszej części gry gra jest naprawdę, naprawdę trudna. Okej, zostawię ci jedzenia, bardzo mi się to przyda. Bo dzięki temu mogę dalej podróżować. Local peasant. Hungry mouths. War leaves nothing else. Mamy jakąś chłopkę. Co ona nam oferuje w ogóle? Ok, przemierzając las spotykamy chłopkę. Witaj przybyszu. Zima była ciężka tutaj dla mojej rodziny. Czyli rodzina ciężko zimę przetrwała, no ale przetrwała, to się liczy. No i w lesie widzę jakiś ruch. Wydaje mi się, że to może być jakaś pułapka. Nie wiem, powiem, że nie mam jedzenia, sorry. Albo mogę ci jeden odpalić. Okej, to jakieś dzieci faktycznie, bo myślałem, że jakaś pułapka.
Okej, kobieta mówi to, co widziała i słyszała ostatnio. O! Fajnie. Traveling Tinkerer, czyli mam jakiś kupca, który nam się nie przyda i mamy tam... Czyli co, mamy podgląd na karty, tak? W takim razie. To jest bardzo fajne. Przynajmniej wiemy, czego się możemy spodziewać. Jego sobie ominę, bo i tak nie mam złota. Roaming ever forward, hunting for the truth. Ogólnie uwielbiam gry, które są łączone z karciankami. Nie wiem, Battleforge mi się podobał. To jest właśnie, Battleforge to jest strategia połączona z karcianką, gdzie jednostki wystawiamy za pomocą... Na mapę wystawiamy za pomocą kart. Tak samo budynki. Tutaj właśnie mamy takiego jakby RPGa, widzicie, takiego slashera, który głównie jakby rozgrywa się na stole, aczkolwiek wszystkie potyczki rozgrywają się tak, jak już widzieliście. Okej, okay, w takim razie zmierzamy do lasu. Did you expect me to tell your fortune? Yeah. No. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. My powers are genuine. Okay, co my dalej mamy? To jest jakaś burza pieskowa. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Okej, okay, mamy, możemy uciec albo w góry, albo możemy, nie wiem, może spróbuję na razie zostać. Jest szansa 50 na 50. Standard. No bo tracę złoto. Ale dostaliśmy token. Coś chyba opuściłem, czy mi się wydawało. Przynajmniej blessing mam, to jest najważniejsze, że zawsze zregeneruje te 3 punkty życia za pokonanego przeciwnika. Ale my tych obrażeń za dużo nie mam. Nowy drzewo, no to w ogóle mnie nie ratuje. Ci kupcy tutaj. Devil Swagger. Trust a devil or don't? I wouldn't. Okej, okay, dobierz jedną kartę. Tree of Dust. Jeśli ich pokonam, dostanę złoto i magiczne przedmioty, magiczne jakieś tam trinkety. Okej, okay, zaatakujmy. Myślę, że ich pokonam raczej bez problemu. Co to? O kurczę, obniży mi życie do 8. Ja pierdzielę. Czyli co, zaczynamy z 10% życia, tak? Mamy 3 bandytów. Ogólnie jest achievement za pokonanie wrogów posiadając mniej niż 5 punktów zdrowia. Widzę, że nie mogę ich w ogóle kontratakować. Aha, wyrzuciłem tarczę z tego, co patrzę. Niedobrze. Coś tam zdrowia zregenerowałem, całe szczęście. Okej, jesteśmy do Kena. A, i odzyskaliśmy złoto i dostajemy się 4 karty nagród. 5 maksymalnego zdrowia, super. Kolejne 5 maksymalnego zdrowia. 3 jedzenia, też się przyda. I kolejne 3 jedzenia. Here is your token. W zasadzie wolałbym jakiś ekwipunek, bo teraz ogólnie jestem bez tarczy. Nawet nie mogę blokować, bronić. Niedobrze, niedobrze. Boże, znowu angry mob. Ludzie, co to w ogóle jest? Macie Dobra. Teraz może dajmy im te połowę jedzenia, bo mi się wydaje, że tutaj ostatnie 2 karty to już chyba będzie boss. Haven't you got any more, ask one of the peasants. There's something, but we've got a ration out of... Uff, udało mi się, czyli jednak połowa racji tutaj działa. Ratman hunting. Now you begin to trespass upon the ratman's hunting. Okej, mamy szczuro ludzi. Four of the plague, czyli 4 szczuro ludzi. Jeszcze z nim nie walczyłem, więc nie wiem, czego się mogę po nich spodziewać. Wydaje mi się, że... Plague by name.
and plague. Okay, wydaje mi się, że tak. Jeden tutaj widzę strzela jakimiś nożami. No nawet nie jeden ogólnie. Okej, jednego dobiłem. Najpierw się zajmę tymi, którzy strzelają nożami. Za bardzo nie mogę kontratakować ich ataków, to jest miłe. Dobra, cian, padł. Okej, dostałem jedną kartę jedzenia. Szkoda, bo wolałbym jakiś ekwipunek ogólnie. Aha, jeszcze jedno piętro. Bound once more, seeking the heart of it all. Hush. Can you hear the way his claws scratch the tiles? Okej, ogólnie to jeśli do momentu wstąpienia na następną kartę, bo tam już na 90% będzie boss, nie zdobędę jakiegoś ekwipunku, to jestem w czarnej dupie. Okej, mamy kolejnych bandytów. Spirits roaming the darkness with the struggles. Boundaries are weaker than they've ever been. Attack the ghost, lower your weapon. If you get ready, this place already creates. Okay, opuszczę broń. The ghost, pale eyes, feeling familiar, please come here, come home soon. Zamrugałeś i duch zniknął. A u twoich stóp pojawił się worek z jedzeniem. Wcisnę jedną kartę z jedzeniem. Dobrze, przyda się. I'm sure you are grateful for that. Tak, bardzo się z tego powodu cieszę. The crucible. A crucible to heat and purify the flawed metal. Kocioł. You, in this case. Okej, co to nam daje? There's a token in it for you if you win. Miasto Stigal leży na jakim skrzyżowaniu rzeki Ernst. Aha, czyli każdy, kto przejść może każdy, ale tylko ci, którzy przejdą przez kocioł. Czyli muszę wejść do tego crucible'a. Okej, no wejdę. Jest to jakaś arena. Wybierz swojego przeciwnika, krzyczy człowiek. Krzyczy człowiek z tłumu. Stawiam na ciebie. Trzech, czterech czy dwóch? Chyba wybiorę czterech. Wydaje mi się, że raczej bez problemu ich pokonam, skoro to tylko bandyci. Okej, patrzę, że jest ogólnie problem, bo jeden w ogóle strzela we mnie, jakimiś nożami rzuca. Dobra, jeden padł. Jeszcze jeden. Tylko tam bossa. Ciach, czterech. Dobra, udało się. Okej, udało się przetrwać ci rundę. Wybierz znowu. Tłum oczekuje twojej decyzji. Wybierz kolejnych przeciwników. Trójkę ulepszonych dustów czy czwórkę szczurów. Biorę trzy dusty znowu, czyli tych trzech bandytów. Jakoś nie widzi mi się walka ze szczurami. Okej, teraz walka w nocy chyba będzie.
jakby sama walka jest dosyć prostym systemem. Tutaj nie ma wielu jakichś kombosów. Jest kilka specjalnych umiejętności. Ale to tyle. Być może dlatego, że nie mam jakiegoś lepszego ekwipunku, żeby to wykorzystać. Jakieś umiejętności, coś takiego. Okej, przetrwałeś tutaj ten kocioł. Przedeś przez miasto i pozwolono ci wyruszyć w dalszą podróż. Kilku tutaj wieśniaków rzucało jakieś tam nawet monety na ciebie. Krzyczeli, że dzięki tobie jestem bogaty, wojowniku. Dobieramy 4 karty zdobycia złota. Jesteśmy tokena. 20 złota. 15. 15 i 15. Dobra, 650 sztuk złota, super. Dodatkowego coina, więcej kart dla nas. Incident Arrival. To jest jakaś kampania w ogóle. Win this and claim my token. Co mamy tutaj? Czyli tak, przybyliśmy do jakiejś tawerny. Jakiś zamaskowany mężczyzna. W bliznach? Przepraszam, nie w bliznach. No, wbija się przez drzwi, łapie jakiegoś młodego faceta i wyciąga go na zewnątrz. Drugi jakiś wybiega za nim, potem cisza i wszyscy patrzą dookoła. Zostaw ich, Garrett, to ich sprawa. Musi się skończyć. Mogę ich zostawić, albo mogę iść za nimi. Nie wiem, przejdę się za nimi, zobaczę co oni tam robią. Aha, dobra, widzę, że okrążyli mnie. Ich lider, no ten, rozmawia. A, to jest spokojnie nieznajomy. Wolałbym, żeby nie było tam żadnych świadków. Wiem, że to wygląda jakby nie wiadomo co tam się działo. Ale nie masz pojęcia o naszych problemach i prosimy ciebie, żebyś się w to nie mieszał. I nie będę pytać dwa razy. Nie mamy czasu na sprzeciwy. Okej, patrzę, że tłum się odwrócił. Od gościa i tam... gdzieś się palą. Aha, że oni z tymi pochodniami odeszli i że ja poszedłem za nimi w stronę lasu. Dogoniłem ich. Take your time if you like. Jest cicho. I've waited wiem, long wiem, enough. Dobra. Aha, jakiś portal w ogóle. Zamaskowane postacie. Sześć postaci i mają jakoś trumnę. Co? Przeszkodzę im. Będzie fajnie. Jak zginę, to kit. Tam coś przemawiają do tłumu. Under to po to podziemie, kochany, shall go himself. Aha, i przepchnęli mnie przez portal. Próbujesz, ale jest to za silne i nie możesz uciec. Wpadam do portalu, ciach. Znalazłem się w jakimś lesie. Aha, i przypomina miejsce, w którym już byłem. Ale są jakieś dwie różnice. Po pierwsze, nie ma całego tłumu, tego zamaskowanego. I niebo jest rozpalone czerwonym, żywym ogniem. O, jakieś piekielne... O, to jakieś piekła, kurczę, wpadłem. Wow, four of hell! 4 piekielne bestie mnie atakują. O, portalem do jakiegoś piekła trafiłem. Helpisty, co to w ogóle jest? Jakieś... Żeby tam się ich pokonać. Okej,
wciąż zawierają. O kurde, to będzie ostre. Znaczy, że to będzie ciężkie. Okej, jeden ubity. A pierdziele, po 12 życia mi zabierają. Dobra, drugi ubity. Łatwo nie było, ale mam nadzieję, że nagroda będzie tego warta. Po pokonaniu ostatniej piekielnej bestii portal wraca do życia. Wciąga cię w siebie i z powrotem wracasz do lasu, z którego wcześniej zostałeś przeniesiony. Okej, dostałem tego czerwonego tokena w nagrodę. Czy coś jeszcze mam nadzieję, czy jednak nie? Było warto. Traveling Healer, dobrze, przyda się. Może coś u niego kupię. Tak, leczenie mi jest niepotrzebne, ale może będzie mieć jakieś artefakty, które będę mógł od niego zakupić. W końcu już mam 65 sztuk złota. Nie mogę. Mogę usunąć co najwyżej klątwę. Ta, która mnie męczy, ale aż 160 złota to nie mam tyle. Nie wiem, mogę co najwyżej kupić jedzenie. Nie wiem, kupię 5 żarcia. Szkoda, myślałem, że jakieś pierścienie ma chociaż. Okej, jeszcze dwie lokacje mi tam, czy dwie karty. Tu mamy atak. Well then, how will you deal with this? Czyli dealer dobiera jedną i ja dobieram jedną, tak? On mi dobrał 2 of dust i ja dobrałem 2 of skulls. Czyli 2 bandytów i 2 szkielety. Oddaj im całe złoto, albo zaatakuj. Zaatakuję ich. Co? Czemu nie? Zawsze będę mógł coś zdobyć. Może jakieś artefakty, chociaż tarczę może bym zdobył. Nawet głupia tarcza by mi się przydała. Wow, tu w ogóle pułapki są. O kurde. Macie pułapek, zginiecie. Okej, bo tak nie jest łatwo ogólnie. Dobra. No chodźcie, chodźcie. Dobra, dostajemy jedną kartę kwiepunku w końcu. Lodowy miecz. Dobrze, przyda się. Lepsze to niż na pewno ten toporek, który mamy. Tylko, że wtedy nie będzie na nas działać ta klątwa. Klątwa, to błogosławieństwo. Że rozwalając komuś czaszkę toporem, dostajemy... dostajemy 3 punkty życia. No dobra, mamy chociaż ten lodowy miecz. On ma specjalną umiejętność pod przyciskiem L1, którą możemy zamrażać wrogów. Dobra, mamy bossa. Tak jak się spodziewałem. He awaits plague and pestilence and blood and teeth. Tak, dobra. Szybszy, silniejszy od Ratmana. Mam nadzieję, że niczym nie strzela, bo jak będzie strzelał, to się trochę wkurzę. Jedziemy. Boss. A challenge for you. And a token if you succeed. Nawet 2 tokeny to są za pokonanie. Powiem tak, dostałem w pierdziel i to niezły. Szczególnie tych chłopów, co mi te życie zmniejszyli. Mamy tutaj bossa, Jack of Plague. I mamy 4 szczury, które mu pomagają. Dobra, spróbuję zamrozić jednego. Zająć się najpierw tymi dwoma pajacami, co mnie tutaj... Dobra, raz.
Cholera. Dobra, zjem ich. Szczerze, nie jest łatwo ogólnie. Dobra, udało mi się go wykonać. Tak, super. Jo, udało się. The queens and kings of the rat kind have lost a child here today. Gra jest naprawdę w porządku, bardzo mi się podoba. The token is yours. Let us see what you do with your new found. Okej, wszystkie tokeny widzicie. For slaughter. Wszystkie tokeny, które zdobyłem podczas tej podróży, tutaj mi latają. Mogę sobie teraz potwierać. Tu mamy chyba for gaining the elf maiden, czyli za zdobycie włosów elfki otrzymujemy. Drugą część kampanii The Goblin King's Halls. Tutaj mamy za wydarzenie kolejne karty. Dobierz, aha, czyli zbrojownia, dobierz dwie karty. Jedną mogę zatrzymać i tutaj mamy jakoś Fool's Gold, to jest jakiś rodzaj hełmu. Tak zwane złoto głupców. Okej, okay. Za przeżycie piaskowej burzy otrzymujemy kolejną kartę wydarzenia, czyli zagubiony w pustyni. Tutaj za co? Za wygranie eventu Devil's Wager, czyli tutaj nie wiem, to się tłumaczy pakt z diabłem, czy jakoś tak. Fate's Folly, kolejna łaska, jakiś hełm. Za spotkanie i okazanie łaski duchowi, to, że go nie zatkowaliśmy, otrzymujemy tutaj pobyt w tym, w tawernie, jak się ta karta nazywa. Za przetrwanie areny, czyli tego Crucible, kociołka w mieście Stigal, otrzymujemy zbrojownię, jakiegoś tradera, Wife's Fury i loan, czyli pożyczka. To było za te spotkanie z tymi szczurami ognistymi w Underworldzie, w piekle. Alicja in Underworld. Jest Alicja w Krainie Czarów, to Alicja w podziemiu, spoko. Za pokonanie Ratmanjaka, tu w ogóle dostaliśmy dwa żetony. Zbroja Berserkera, płonący młot jakiś. King of Dust, czyli kolejny, patrzę, król bandytów. Karnawał Diabła i Emberstone Hero. Nie miałem tych kart jeszcze. I tu za pokonanie też tego bossa dostajemy kolejne challenge. Czyli Hunting Crab. Czyli możemy teraz dobierać sobie karty walki ze szczurami. Come, play. I do not want to just sit here. Now we play. Okej, to się tam potasowało. You can now access endless mode if you wish to test your skills against chance. Okej, odblokowa nam się endless mode, co za pokonanie właśnie czwartego bossa. Czyli możemy taką nieskończoną przygodę sobie zacząć i grać sobie do woli. Dobra, ja na tym momencie skończę ten odcinek. Nie wiem, napiszcie co myślicie o tym, o tej grze. Czy wam się w ogóle podoba, czy wam się nie podoba taki typ rozgrywki. No nie wiem, ja ogólnie bardzo lubię grać w planszówki. Ewentualnie jakieś tam RPG, sesje RPG też bardzo lubię. Troszkę przegrałem, więc coś takiego mi się bardzo podoba. No ogólnie lubię miksy gier karcianek z jakimiś RPG-ami, strategiami i takie tam. Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej.